Strona bierna w języku angielskim. Passive voice in English. Dla łatwiejszego zrozumienia strony biernej, czyli passive voice, najpierw zobaczymy sobie zdanie w stronie czynnej, active voice. Strona czynna. Marek pozmywał naczynia. Mark washed the dishes. Jest to zwykłe zdanie. Mamy wykonawcę, czyli podmiot, subject, czasownik w tym przypadku jest to past simple, washed, verb. Oraz dopełnienie, czyli object, naczynia, the dishes. Jest to typowe zdanie dla języka angielskiego. To jest właśnie active voice, czyli strona czynna. Czyli SVO. A skąd wiemy, że to strona czynna? Ano stąd, że mamy bardzo typową i poprawną konstrukcję. Czyli SVO. Czyli subject, czyli podmiot. Verb, czyli czasownik. No i Object, czyli dopełnienie. Czyli całą resztę zdania. A strona bierna? Naczynia zostały pozmywane przez Marka. Czy tam naczynia zostały umyte przez Marka? The dishes were washed by Mark. Zatem jak możecie zobaczyć, najpierw idzie The dishes, czyli dopełnienie. Następnie czasownik być dla danego czasu. W tym wypadku zdanie w stronie czynnej było w past simple, zatem musi być to be odmienione dla past simple. W tym wypadku were. Następnie czasownik w trzeciej formie. Czasownik wash jest regularny, zatem wash, washed, washed. Oraz na końcu możemy, ale nie musimy powiedzieć przez kogo. Przez Marka, by Mark. Zatem naczynia zostały pozmywane przez Marka. The dishes were washed by Mark. Tak w skrócie wygląda utworzenie strony biernej. Okej, okay, inne zdanie. Strona czynna. Mój tata waży piwo. My dad brews beer. My dad brews beer. Mój tata waży piwo. Zatem subject, mój tata, plus verb, czyli waży, ważyć piwo, plus object, czyli piwo. Podmiot plus czasownik plus reszta zdania, czyli dopełnienie. My dad, podmiot Bruce, czyli waży czasownik, plus dopełnienie object, czyli reszta zdania. Beer. W języku angielskim, tak i w języku polskim, występuje strona czynna, active voice, i strona bierna, czyli passive voice. Ok, jeszcze raz. Najpierw po polsku, aby łatwiej było zrozumieć. Ze strony czynnej: Mój tata waży piwo, na stronę bierną: Piwo jest ważone przez mojego tatę. I niby strona bierna jest po to, żeby skracać zdania. Zaraz sobie to wyjaśnimy. A więc jeszcze raz: Mój tata waży piwo. Piwo jest ważone przez mojego tatę. My dad brews beer. Beer is brewed by my dad. Strona bierna oparta jest na czasowniku to be. Dzięki to be wiemy jaki to jest czas. Niby wychodzi na to, że strona bierna ma więcej słów, ale jednak to właśnie strona bierna daje nam więcej możliwości skracania zdania. Beer is brewed by my dad. Można skrócić do Beer's brewed by my dad. Ale jeżeli wiemy przez kogo jest ważone, to możemy powiedzieć samo Beer's Brood. Beer is Brood. Beer's brood. A w stronie czynnej skrócić tak nie możemy. I musimy wtedy podejść na przykład wykonawcę czynności, to już się nic skrócić nie da. Nie możemy się pozbyć podmiotu, skrócić czasownika, ani nic zrobić z dopełnieniem. Mój tata waży piwo. Cztery słowa. My dad brews beer. Zatem podsumowując. Ktoś powie, przecież musimy znać wykonawcę czynności. No dobrze, ale choćby ten podmiot siedział z nami przy stole i pił to piwo, które sam waży, to w zdaniu w stronie czynnej pozbyć się go nie możemy. My dad brews beer. Cztery słowa. A w stronie biernej, jeśli wiadomo kto waży to piwo... To możemy spokojnie pozbyć się wykonawcy czynności i powiedzieć tylko dwa słowa, czyli samo Beer's Brood, bo wiadomo przez kogo, jeśli ojciec siedzi za nim przy stole. Jest dużo więcej możliwości, aby zdanie mogło być skrócone. Jeszcze jeden przykład z pokazaniem, że strona bierna jest krótsza i daje nam więcej możliwości do manipulacji zdaniem. Stronie czyny nie da się już skrócić. Strona czynna. Tam ci ludzie mówią ci, co masz robić. Those people tell you, what to do. Siedem słów. I od tego strona bierna. Tu jest często problem też z tłumaczeniem. Mówią ci, lub nakazuje się, lub mówi ci się przez tamtych ludzi, co masz robić. Czyli mówić się, co masz robić. You are told by those people, what to do. Niby dziewięć słów, czyli więcej. Ale może być skrócone. Można wywalić by those people, bo tu wiadomo o co chodzi. Oraz można skrócić you are do you're. Mówi ci się, co masz robić. You're told what to do. Pięć słów. I taki przykład. Niech ci nie mówią, czego chcesz. Niech ci nie mówią, czego potrzebujesz. Don't be told what you want. Don't be told what you need. Don't be told what you want. Don't be told what you need. Zatem konstrukcja strony biernej, czyli Passive Voice, Object, czyli dopełnienie ze strony czynnej, czy jest teraz naszym podmiotem, czyli beer. Następnie to be, odmieniony przez czas i osobę, czyli w tym wypadku IS. Trzecia forma czasownika. Czyli jest to trzecia forma czasownika. Jeżeli jest to regularny, to z końcówką "-ed". Brewed plus reszta zdania. Czyli na przykład przez kogo. Plus by, plus reszta zdania. By my dad. Czyli piwo jest ważone przez mojego tatę. Beer is brewed by my dad. Trzecia forma czasownika, inaczej nazywana jest past participle, czyli imię słów przymiotnikowy przeszły, bierny. I czym jest imię słów przymiotnikowy przeszły, bierny? W języku polskim imię słów przymiotnikowy przeszły, bierny jest tworzone poprzez dodanie przyrostka ny, ony, a także ony, eny lub ty do tematu czasu przeszłego danego czasownika. Na przykład pisać, odcinamy ci, dajemy pisany. Zrobić, zrobiony. W języku angielskim jest to po prostu trzecia forma czasownika, czyli past participle. Na przykład być, pierwsza forma be. Druga forma to was lub were. I trzecia forma been. I jest to czasownik nieregularny. A teraz przykład czasownika regularnego. Wystarczy do niego dodać końcówkę ed do tego czasownika. Chcieć, pierwsza forma want. Druga forma wanted. Oraz trzecia forma również wanted. Strona bierna przydaje się, gdy chcemy opisać sytuację, w której ważniejsza jest sama czynność niż to, kto ją wykonał, lub wtedy, gdy nie wiemy, kto jest wykonawcą czynności, albo gdy po prostu nie chcemy powiedzieć, kto jest wykonawcą danej czynności. Polityk nie powie wprost, że coś zrobili nie tak. Tak, my popełniliśmy pewne błędy. Yes, we made some mistakes. Tylko posłuży się właśnie stroną bierną i powie, zostały popełnione błędy. Some mistakes were made. Some mistakes were made. No bo wiadomo, jak dla polityków, to lepiej i bezpieczniej dla nich brzmi, nie mówiąc wprost, kto za tym stoi. I taki przykład. Interesuje nas tutaj dom, a nie to, kto go zbudował. Dom został zbudowany w 1640. The house was built in 1640. The house was built in 1640。Natomiast jeśli chcemy uwzględnić w stronę biernej wykonawcę czynności, czyli agent. Możemy dodać go na końcu zdania z przyimkiem by, czyli przez. Naczynia zostały umyte przez Marka. The dishes were washed by Mark. By Mark. Mark jest wykonawcą czynności, czyli agent. A podmiotem w stronie biernej są naczynia. Ale nie wykonują one tej żadnej czynności. To czynność jest wykonywana na nich. Strona czynna. Marek umył naczynia. Mark washed the dishes i strona bierna, naczynia zostały umyte przez marka. The dishes were washed by Mark. W stronie biernej to na czasowniku być wszystko zaparte. To dzięki temu czasownikowi dowiadujemy się jaki to jest czas. Jeśli mój tata waży piwo, to piwo jest robione, jeśli tata ważył piwo, to piwo było robione. Lub jeśli Tata będzie ważył piwo, to piwo będzie robione. W języku polskim problemu nie ma, ale w języku angielskim jest 16 czasów. Zatem będzie 16 różnych zastosowań to be w stronie biernej. Jednak wiadomo, że należy uczyć się tych najczęściej używanych, tak jak i czasów. Jeśli to zdanie byłoby w czasie Past Simple, to również to be w stronie biernej ulegnie zmianie. Zatem strona czynna, Active Voice, mój Tata uważał piwo. My dad brewed beer. To w stronie biernej, czyli passive voice, piwo zostało uważone przez mojego tatę. Beer was brewed by my dad. Zatem wcześniej było is, a teraz mamy was. Piwo zostało uważone przez mojego tatę. Jeśli chcemy powiedzieć w czasie future simple, czyli w przyszłości, strona czynna. Mój tata uważa piwo. My dad will brew beer. My dad will brew beer. To strona bierna od tego. Piwo zostanie uważone przez mojego tatę. Beer will be brewed by my dad. Beer will be brewed by my dad. Kilka innych przykładów. Na przykład present simple, teraźniejszość. Strona czynna. Oni chcą mnie. They want me. I strona bierna od tego. Jestem chciany lub jestem pożądany przez nich. I am wanted by them. Możemy tutaj to by them wyrzucić. I'm wanted. Jestem chciany lub pożądany. I am wanted. I'm wanted. Zdanie I'm wanted jest też bardzo popularnym zdaniem jako, że jestem poszukiwany. I takie zdanie przykładowe w stronie biernej Jestem poszukiwany martwy lub żywy. Tu wiadomo przez kogo, no przez ludzi, którzy mnie ścigają, na przykład przez policję lub mieszkańców miasteczka. I'm wanted dead or alive. I'm wanted dead or alive Kolejny przykład, tym razem w past simple, czyli przeszłość. Strona czynna. Ktoś mnie stworzył. Somebody made me. I strona bierna. Zostałem stworzony przez kogoś. I was made by somebody. I was made by somebody. A teraz pozbądźmy się tego by somebody, przez kogoś. Dajemy do tego na przykład for loving you. Zostałem stworzony, żeby Cię kochać. I was made for loving you. I was made for loving you. Future simple, czyli przyszłość. Strona czynna. Znajdziesz mnie. You will find me. I strona bierna. Będę znaleziony. Na przykład przez Ciebie. I will be found by you. I will be found by you. I na przykład taki przykład kawałku tekstu z piosenki. Bo wiesz, gdzie mnie znajdziesz. Cause you know where I'll be found. Cause you know where I'll be found. A zatem jeszcze raz, tworzenie strony biernej. Polega ono na zamianie miejscami podmiotu z dopełnieniem. W normalnym zdaniu podmiot wykonuje jakąś czynność i nacisk jest kładziony na sprawcę czynności, a w zdaniu w stronie biernej ważniejszy jest efekt niż sprawca, zwłaszcza gdy jest on na przykład nieznany lub niekoniecznie chce się ujawnić. Ktoś ukradł mój samochód. Somebody has stolen my car. Somebody has stolen My car. No faktycznie, ktoś ten samochód ukradł, sam nie odjechał. Lecz w tym momencie bardziej interesuje nas fakt braku samochodu, niż sam złodziej. Dlatego zdenerwowany właściciel samochodu powie raczej bez dodawania, że przez kogoś, bo wiadomo, że to zrobił jakiś ktoś. I zanim będzie wyglądało tak, mój samochód został skradziony. My car has been stolen. My car has been stolen. Po ustaleniu podmiotu w takim nowym zdaniu, trzeba dobrać mu odpowiednie orzeczenie. Strona bierna występuje w każdym z czasów angielskich i należy pilnować, aby elementy konstrukcyjne każdego z nich nigdzie się nie pogubiły. Orzeczenie będzie się za każdym razem składało z czasownika to be dla danego czasu i past participle, czyli tej właśnie trzeciej formy czasownika właściwego. I dla przykładu, zdanie w czasie past simple. Strona czynna. Podmiot Janka, orzeczenie, czyli czasownik, posadziła oraz dopełnienie, czyli kwiaty. Janka posadziła kwiaty. Jane planted the flowers. I teraz od tego strona bierna. Podmiot, czyli kwiaty, czyli nasze dopełnienie ze strony czynnej, plus to be odmiany w danym czasie i dopasowane do naszego podmiotu, czyli Were. Kwiaty zostały posadzone. I tu jest nasz czasownik w trzeciej formie. The flowers were planted. Planted jest to trzecia forma czasownika od czasownika plant, czyli sadzić. I reszta zdania, czyli na przykład przez kogo? Przez Jankę. By Jane. The flowers were planted by Jane. Zdania w czasie past simple w poprzednim slajdzie, podmiotem w stronie biernej staje się the flowers, czyli dopełnienie zezdania w stronie czynnej. Orzeczenie w stronie biernej składa się z czasownika plant, użytego w takiej samej formie jak czasownik główny zeznania w stronie czynnej, czyli planted, który przyjmuje trzecią formę, czyli również planted, bo jest to czasownik regularny, plant, planted oraz planted, oraz poprzedzone were, ponieważ jest to w czasie past simple. A teraz zdanie w czasie present continuous. Strona czynna. Budują nową szkołę w mieście. They are building a new school in the city. I teraz od tego strona bierna. Nowa szkoła jest budowana w mieście. A new school is being built in the city. Zatem naszym podmiotem są they. Następnie mamy are building. Stąd wiemy, że to jest czas present continuous. I dopełnienie a new school. I zamieniamy a new school. I teraz dajemy czas to be dla Present continuous, czyli is plus being. Trzecia forma czasownika Build. I reszta zdania. In the city. A new school is being built in the city. Skoro wiemy, że jest to czas Present continuous, to ten czasownik to be nasze orzeczenie, musi być również Present continuous czyli to be, czyli is, bo jest to a new school, czy jakaś jedna rzecz, is, i musimy dodać gdzieś to ing z czasu present continuous, zatem dodajemy je do be, is being. I teraz trzecia forma czasownika, build plus reszta zdania, in the city. A new school is being built in the city. Warto pamiętać, że w codziennym zastosowaniu w języku angielskim strona bierna jest bardziej popularna niż w języku polskim. Czy każde zdanie w stronie czynnej możemy przekształcić na stronę bierną? Otóż nie. Aby istniała strona bierna, musimy mieć wykonawcę czynności, czyli agent, i dopełnienie, czyli object, na którym będzie wykonywana czynność. I taki przykład, na przykład zdanie w czasie past simple. W stronie czynnej podmiot, czyli me. Orzeczenie, czyli przyjechaliśmy, oraz dopełnienie o północy. We arrived at midnight. I w tym przypadku nie da się otworzyć strony biernej, bo w zdaniu nie ma dopełnienia czyli obiektu, na którym jest wykonywana czynność. O północy to nie jest dopełnienie at midnight. I nie może być zdanie typu: At midnight, we were arrived. To zdanie nie ma sensu. Przekształcanie strony biernej w stronę czynną. Każde zdanie w stronie biernej ma swój odpowiednik w stronie czynnej. Jeśli zdanie w stronie biernej nie ma dopełnienia, np. drzwi zostały zamknięte, The door was shut, to w stronie czynnej wprowadza się podmiot nieokreślony. np. ktoś zamknął drzwi. Somebody shut the door. Somebody shut the door. Czasowniki, które mogą występować w stronie biernej nazywa się przechodnimi, czyli transitive, a te, które nie mogą, nieprzechodnimi, czyli intransitive. I w tym momencie się na chwilę zatrzymamy i powiemy sobie coś na temat tych czasowników. A jeśli nie chcesz o tym słuchać, bo znasz ten temat, to do strony biernej wracam w 29 minucie i 13 sekundzie lekcji. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku angielskim. Transitive and intransitive verbs in English. Czasowniki w języku angielskim można podzielić na dwie grupy. Czasowniki przechodnie, transitive verbs, oraz czasowniki nieprzechodnie, czyli intransitive verbs. Czasowniki przechodnie to czasowniki, które wyrażają czynność, która jest wykonywana nad kimś lub nad czymś. Następuje po nich dopełnienie bliższe. Ważną właściwością czasowników przechodnich jest możliwość tworzenia od nich strony biernej. Czasowniki przychodni wymagają dopełnienia, które uzupełni ich znaczenie. Wyobraź sobie, że mówię, kupiłem. I bought. To zdanie jest niepełne. Brakuje informacji. Prawdopodobnie zastanawiasz się, co kupiłem, zatem powiesz, co kupiłeś, Arek? What did you buy, Arek? Dlaczego to zdanie jest niepełne? Ponieważ bought, czyli przeszłość zakupu, jest czasownikiem przechodnim, a czasownik przechodni potrzebuje dopełnienia, aby uzupełnić zdanie. Dopełnienie po czasowniku przechodnim może być rzeczownikiem lub zaimkiem. Kupiłem co? Samochód. Kupiłem samochód. I bought a car. I bought to jest za mało informacji. Kupiłem. Musimy powiedzieć, co kupiliśmy. I bought a car. I bought a car. Więcej przykładów. Ona lubi. She likes. To zdanie jest niekompletne, niepoprawne, ponieważ co ona lubi? Ona lubi czekoladę. She likes chocolate. Teraz wiemy, co lubi, więc zdanie jest kompletne i poprawne. She likes chocolate. Zaprosiłem Jane. I invited Jane. Nie możesz po prostu powiedzieć, że zaprosiłem. I invited. Ponieważ zdanie jest niekompletne, osoba, która słucha, prawdopodobnie zapyta: Kogo zaprosiłeś? Potrzebujemy więc dopełnienia, w tym przypadku osoby po zaproszeniu, do czasownika przewodniego. Czasowniki przechodnie zawsze pytają co, kogo lub czym. Co przeciąłeś? Rozciąłem sobie palec. What did you cut? I cut my finger. What did you cut? I cut my finger. Budowa zdania z czasownikiem przechodnim. Podmiot plus czasownik przechodni plus dopełnienie. Czyli Subject plus. Transitive verb plus object. Skaleczyłem się w palec. W sensie ja skaleczyłem się w palec. I cut my finger. I cut my finger. Czasowniki nieprzechodnie to grupa czasowników, które również wyrażają pewną czynność. Jednak nie znajdziemy po nich dopełnienia. Ze względu na to nie ma możliwości przekształcenia ich na stronę bierną. Dziecko płakało. The baby cried. The baby cried. Wczoraj chodziliśmy po mieście. We walked around town yesterday. We walked around town yesterday. Dwa czasowniki nieprzechodnie w jednym zdaniu. Czekaliśmy, ale nikt nie przyszedł. We waited, but nobody came. We waited, but nobody came. Niektóre czasowniki mogą być zarówno przechodnie, jak i nieprzechodnie. Wszystko zależy, w jakim kontekście danego czasownika używamy. Czasownik przechodni leave zostawiać coś. Zostawił prezent na stole. He left the gift on the table. He left The gift on the table. Nie możemy powiedzieć samego he left. Bo co zostawił? Zostawił, he left, ale co? He left the gift on the table. Teraz zdanie jest poprawne. Zostawił prezent na stole. Czasownie nieprzechodni. Leave jako wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać jakieś miejsce, na przykład. Gdy posprzątał, wyszedł. After he cleaned up, he left. I tutaj może być. He left. Po prostu opuścił dom, wyszedł. Gdy posprzątał, wyszedł. After he cleaned up, he left. Nie potrzeba nam więcej informacji. Może być również takie samo znaczenie, lecz inny kontekst. Na przykład: eat, jeść. Przechodni. Zjadłem mięso. I ate meat. I ate meat. W tym przypadku czasownik eat jest przechodni, ponieważ mamy informacje uzupełniające, dopełnienie. I ate, zjadłem, ale co? Mięso. I ate meat. A jadam lub jem o dziewiętnastej, jako ogólnie. I eat at seven. I eat at seven. W tym przypadku czasownik eat jest nieprzechodni. Aby zdecydować, czy czasownik jest używany w trybie przechodnim czy nieprzechodnim, wystarczy określić, czy czasownik ma dopełnienie. Czy ona coś śpiewa? Czy on coś zostawia? Czasownik jest przechodni tylko wtedy, gdy odpowiedź jest twierdząca. W razie wątpliwości sprawdź to w słowniku. W lepszych słownikach czasowniki będą wymienione jako przechodnie, nieprzechodnie lub oba a wszelkie różnice w znaczeniu między tymi dwoma zastosowaniami będą również podane. Te same zasady dotyczą czasowników frazowych. Na przykład czasownik take off jako przechodni zdjąć coś, na przykład ubranie. On zdjął swój płaszcz. He took off his coat. He took off his coat. A jako czasownik nieprzechodni take off jako startować o samolocie. Samolot wystartował i wylądował na czas. The plane took off and landed on time. The plane took off and landed on time. Zerwaliśmy wczoraj. Nieprzechodni. We broke up yesterday. We broke up yesterday. Ponieważ po broke up nie mamy dopełnienia czyli jakiegoś rzeczownika lub osoby. Zatem na koniec, jak jeszcze w skrócie. Czasownik przechodni potrzebuje informacji, dopełnienia i może być przekształcony w stronę bierną. Na przykład znalazłem. I found. Ale co znalazłeś? I found my passport. Teraz to zdanie ma dopełnienie i jest kompletne. Dzięki temu możemy również utworzyć stronę bierną. Mój paszport został znaleziony przeze mnie. My passport was found by me. My passport was found by me. Czasownik nie Nie potrzebuje więcej informacji i nie może być również przekształcony w stronę bierną, ponieważ nie ma dopełnienia. Lubię biegać, po prostu. I like running. I like running. Dobrze, zatem wracając do strony biernej. W języku polskim mamy trzy czasy. Było, jest i będzie. No i w stronie biernej w języku polskim również opcji jest tylko trzy. Zatem skoro w języku angielskim mamy aż 16 czasów, to w stronie biernej będziemy musieli również umieć przekształcić to be na 16 sposobów. Można się tych wszystkich wersji to be wyuczyć, ale po co? Skoro my zazwyczaj znamy większość konstrukcji tych czasów. Co za tym idzie, wiemy również jak stworzyć być w tym czasie. To be – być dla różnych czasów w stronie biernej. To najczęściej używane. Present simple – podmiot plus czasownik w pierwszej formie plus dopełnienie. I w stronie biernej to będzie to be am, is lub are. Dla present continuous, czyli podmiot plus to be plus czasownik z ingiem plus dopełnienie. I strona bierna od tego będzie am being lub is being lub are being w zależności od naszego podmiotu w past simple jest to podmiot plus druga forma czasownika plus dopełnienie i w stronie biernej będzie was lub were w czasie past continuous podmiot plus to be plus czasownik z ingiem plus dopełnienie i w stronie biernej będzie was being lub were being dla czasu present perfect podmiot plus have lub has plus trzecia forma czasownika plus dopełnienie i w stronie biernej będzie to have been lub has been future simple podmiot plus will plus pierwsza forma czasownika plus dopełnienie i będzie to w stronie biernej will be dla czasowników modalnych podmiot Plus czasownik modalny, plus dopełnienie. I w stronie biernej będzie to can be lub should be, lub np. must be, czyli dodajemy do czasownika modalnego be. A teraz widzicie bardziej przejrzystą tabelę, jak to wygląda w praktyce ze strony czynnej na stronę biernej w danym czasie. Parę przykładów zdań. Present simple. Rowery są kupowane. The bikes are bought. The bikes are bought. Present continuous. Pokoje są monitorowane. The rooms are being monitored. The rooms are being monitored. Past simple. Urodziłem się dawno temu. W sensie zostałem urodzony dawno temu. I was born long ago. I was born long ago. Znalazłem coś takiego ciekawego w internecie. Dla tekstu Urodziłem się dawno temu. I was born long ago. Pozostaje taki sam, ponieważ nie można go przekształcić w stronę czynną, ze względu na jego wewnętrzną bierną naturę. Czynność rodzenia się jest z natury odbierana przez podmiot. Nie jest to czynność, którą podmiot aktywnie wykonuje. Chodzi o to, że nie robimy tego typu zdań, ponieważ wiadomo, że to mama nas urodziła. Ale gdybyśmy się uparli, to z racji, że być urodzonym to jest be born, zatem to zdanie I was born zawsze jest w stronie biernej i nie dodajemy przez kogo. A czasownik rodzić lub urodzić to give birth. Zatem, jakbyśmy bardzo chcieli utworzyć od tego stronę czynną, to wyglądałaby ona następująco. Zatem weźmy sobie to zdanie, przemieńmy ze strony biernej na stronę czynną. Strona bierna: Urodziłem się dawno temu. I was born long ago. I od tego stroną czynną może być: Mama urodziła mnie dawno temu. My mother. Gave birth to me long ago. My mother gave birth to me long ago. I oczywiście użyliśmy tej czasu past simple, ponieważ jest to w przeszłości i jest to dokonane. My mother gave birth to me long ago. W języku polskim mówimy: Urodziłem się. Co jest trochę nielogiczne, bo nie wzięliśmy i nie urodziliśmy się sami. W języku angielskim jest to w stronie biernej, co ma już trochę większy sens. Jest to bardziej logiczne. I was born. Czyli zostałem zrodzony, zostałem urodzony przez kogoś. A w Polsce jest urodziłem się. Trochę nielogiczne, prawda? Sam się nie wziąłem i sam się nie urodziłem. Zastosowanie wyrażenia to be born. To be born jest formą bierną. I przeważnie używa się jej w czasie przeszłym, chociaż w niektórych przypadkach poprawne może być także zastosowanie czasu teraźniejszego lub przyszłego. Zauważ, że to pytanie i odpowiedź jest w stronie biernej. Zatem używa się strony biernej w codziennej mowie, Dlatego tak ważne jest znać i umieć się nią posługiwać. Gdzie się urodziłeś? Where were you born? Urodziłem się w Chicago. I was born in Chicago. Where were you born? I was born in Chicago. To be born w teraźniejszości. Present simple. Około 100 dzieci rodzi się w tym szpitalu każdego tygodnia. Around one hundred babies are born in this hospital every week. Around one hundred lub around a hundred babies are born in this hospital. Every week. To be born w przyszłości. Future simple. Nie wiemy dokładnie, którego dnia urodzi się dziecko. We don't know on exactly which day the baby will be born. We don't know on exactly which day the baby will be born. Przykład dla czasopas continuous. Strona czynna: policja sprawdzała podejrzanego. The police was investigating the suspect. The police was investigating the suspect. I od tego strona bierna: podejrzany był sprawdzany przez policję. The suspect was being investigated by the police. The suspect, podejrzany was being investigated był sprawdzany przez policję by the police kolejny przykład w czasie past continuous kiedy miałem 7 lat ten kościół był remontowany when i was seven this church was being repaired when i was seven this church was being repaired Future simple Ona będzie kochana She will be loved She will be loved Present perfect Motocykle zostały kupione Na przykład, dopiero co ktoś przed chwilą przyszedł i je wykupił. The motorcycles have been bought. The motorcycles have been bought. Kolejny przykład w czasie Present Perfect. Proces Karola został przyspieszony lub przesunięty. Charles' trial has been moved up. Charles' trial has been moved up. I kolejny przykład w present perfect. Strona czynna. On umył samochody. He has washed the cars. I teraz od tego strona bierna. Samochody są umyte przez niego. The cars have been washed by him. The cars have been washed by him. Przykład z past perfect. Strona czynna. Zgubiłem klucz, zanim przyjechałem. I had lost the key before I arrived. I od tego strona bierna. Klucz się zgubił, zanim przyjechałem. The key had been lost before I arrived. The key had been lost before I arrived. Future perfect. Strona czynna. Pomalujmy pokój do końca tygodnia. Will have painted the room by the end of the week. Will have painted the room by the end of the week. I od tego strona bierna. Pokój zostanie pomalowany do końca tygodnia. The room will have been painted by the end of the week. The room will have been Painted by the end of the week. Future perfect. Utros wybory. The elections will have been finished tomorrow. The elections will have been finished tomorrow. Przeczenia w stronie biernej. W zdaniach przeczących wystarczy dodać not do odmienionego czasownika to be. Nie wolno tutaj palić. You're not allowed to smoke here. You're not allowed to smoke here. Pytania w stronie biernej. Pytania są z kolei tworzone na zasadzie inwersji, co oznacza, że podmiot i orzeczenie zamieniają się miejscami. Zatem, to be, odmienione przez czas i osobę, plus podmiot, plus trzecia forma szacownika, plus reszta zdania. Czy test jest pisany w pokoju numer 4 lub w sali numer 4? Is the test written in room 4? Is the test written in room 4? Kolejny przykład. Czy pasażerowie bez ważnego biletu zostaną poproszeni o opuszczenie pociągu? Will passengers with no valid ticket be asked to leave the train? Will passengers with no valid ticket be asked to leave the train? Jeszcze pytania szczegółowe. Z WH questions, czyli who were i tak dalej. Strona czynna. Kto to napisał? Who wrote it? Who wrote it? I od tego strona bierna. Przez kogo zostało to napisane? It was written by who. It was written by who. Kolejny przykład. Strona czynna. Co jadłeś? What did you eat? I od tego strona bierna. Co zostało zjedzone przez ciebie? What was eaten by you? What was eaten by you? I podsumowanie tych zdań. Zatem strona bierna w zdaniach twierdzących. To biuro jest sprzątane co tydzień. This office is cleaned every week. Strona bierna w przeczeniach. To biuro nie jest sprzątane co tydzień. This office isn't cleaned every week. This office isn't cleaned every week. I strona bierna w pytaniach. Czy to biuro jest sprzątane co tydzień? Is this office cleaned every week? Is this office cleaned every week? Jak już wiadomo, nie istnieją formy strony biernej od czasów Future Continuous, Future Perfect Continuous, Present Perfect Continuous oraz Past Perfect Continuous. W przypadku Future Continuous, w większości przypadków poprawne będzie przekształcenie zdania na Future Simple w stronie biernej. Zatem strona czynna Future Continuous will be eating lunch in two hours. Za dwie godziny będziemy jedli lunch. I to przerabiamy na stronę bierną. Future Simple. Lunch will be eaten in two hours. Za dwie godziny będzie jedzony lunch. W przypadku czasu Future Perfect Continuous, Present Perfect Continuous i Past Perfect Continuous preferowana jest strona czynna. Stronę bierną można spotkać w języku potocznym, w mowie. Konstrukcję Will have been being lub Have been being lub Had been being. Zatem użycie strony biernej w czasach future continuous, future perfect continuous oraz present perfect continuous oraz past perfect continuous jest bardzo rzadkie. Strona bierna bezokolicznik, czyli passive infinitive, jest to to be plus czasownik w trzeciej formie. Bezokolicznik, czyli goły czasownik stu, czyli infinitive. Strona czynna, ona musi dostarczać listy. She has to deliver the letters. She has to deliver the letters. I od tego strona bierna. Listy muszą być dostarczone przez nią. The letters have to be delivered by her. The letters have to be delivered by her. I jak możecie zauważyć, tej to be jest jako to be. Kolejny przykład z użyciem bezokolicznika, czyli gołym czasownikiem stu, infinitive. Ten pacjent musi zostać zabrany do szpitala. This patient has to be taken to the hospital. This patient has to be taken to the hospital. Kolejny przykład. Róża chce, aby wzięto ją pod uwagę na to stanowisko. Rose wants to be considered for this position. Rose wants to be considered for this position. Rose. I teraz normalnie jest want to. Wants to. I tutaj też mamy. Rose wants to be considered for this position. Strona bierna czasowniki modalne. Czasowniki modalne lub inne konstrukcje. Jeśli nie wiecie jak utworzyć stronę bierną, to spójrzcie na podstawowe zdanie i koło czasownikach na talerzu leży nam odpowiedź, co podstawić do strony biernej. Na przykład patrząc na zdanie z czasownikiem modalnym w stronie czynnej He must buy a bike. On musi kupić rower. To widać, że przy czasowniku modalnym stoi czasownik w podstawowej formie. Zatem to be w stronie biernej również musi być w podstawowej formie, czyli be. Strona bierna. Rower musi być kupiony przez niego. A bike must be bought by him. A bike must be bought by him. Stronę bierną z czasownikami modalnymi. Tworzy się dodając do czasownika modalnego nieodmienioną formę być, czyli to be, oraz trzecią formę czasownika. I taki przykład z czasownikiem modalnym. Nie zrobisz niczego, co nie może być zrobione. There is nothing you can do that can't be done. There is nothing you can do that can't be done. Kolejny przykład z czasownikiem modalnym w teraźniejszości. Na przykład should. Strona czynna. Dorośli powinni szanować prawa dzieci. Adults should respect children's rights. Adults should respect children's rights. I od tego strona bierna. Prawa dzieci powinny być szanowane przez dorosłych. Children's rights should be respected by adults. Children's rights should be respected by adults. Strona bierna czasowniki modalne w czasie przeszłym. Aby utworzyć stronę bierną z czasownikiem modalnym w czasie przeszłym. To po czasowniku modalnym stosujemy czas przeszły bez okolicznika strony biernej, czyli past passive infinitive. Jest to have been plus trzecia forma czasownika. Zatem przykład z czasownikiem modalnym w przeszłości. Dla przykładu could. Strona czynna ktoś mógł ją otruć. Somebody could have poisoned her. Somebody could have poisoned her. I od tego strona bierna mogła zostać otruta. She could have been poisoned. She could have been poisoned. Kolejny przykład czasownika modalnego w przeszłości model perfect. On już tu nie pracuje, musiał zostać zwolniony. He doesn't work here anymore. He must have been fired. He doesn't work here anymore. On już tu nie pracuje. Musiał zostać zwolniony. He must have been fired. He must have been fired. Jeżeli natomiast w czasie przeszłym chcemy wrazić konieczność lub jej brak, czy też możliwość lub jej brak. Strona bierna wygląda prawie tak samo jak w czasie teraźniejszym. I tu przykłady z czasownikiem modalnym w przeszłości, gdy chcemy wyrazić konieczność lub jej brak, czy też możliwość lub jej brak. Wszystkich dań można było spróbować, zanim decydowano się na ich zamówienie. W sensie istniała taka możliwość. All dishes could be tasted before we decided to order them. All dishes. Wszystkich dań. Could be tasted. Można było spróbować before you decided to order them. zanim zdecydowano się na ich zamówienie. Kolejny przykład. Płyty mojego brata były zamknięte w jego biurku i nie mogły być dotykane. Czyli nie było takiej możliwości. My brother's CDs were locked in his desk and they couldn't be touched. Płyty mojego brata były zamknięte w jego biurku. My brother's CDs were locked in his desk. I nie mogły być dotykane. And they couldn't be touched. Kolejny przykład. Profesor przybył na czas i wykład nie musiał być odwołany. W sensie, nie było takiej konieczności. The professor arrived on time. And the lecture didn't have to be cancelled. Profesor przybył na czas i wykład. The professor arrived on time and the lecture nie musiał być odwołany. And the lecture didn't have to be cancelled. I ostatni przykład. Raport musiał być skończony na czas, więc pracowaliśmy jak szaleni do północy. Yesto konieczność. The report had to be finished on time, so we worked like mad till midnight. The report had to be finished on time, so we worked like mad till midnight. Strona bierna z rzeczownikami odczasownikowymi. Rzeczownik odczasownikowy, czyli np. like plus czasownik z ingiem. Rzeczowniki odczasownikowe stoją po przyimkach, a także po czasownikach, po których zazwyczaj występują rzeczowniki odczasownikowe. Zatem w stronie biernej jest to being plus czasownik w trzeciej formie. Nienawidzę, gdy mówi mi się, co mam robić. I hate being told what to do. Lub pamiętam, jak odesłano mnie do Anglii. I remember being sent away to England. A jeśli chodzi o zania z rzeczownikami odczasownikowymi z ingiem w przeszłości, to używamy present perfect passive gerund. I wtedy w stronie biernej konstrukcja to having been plus trzecia forma czasownika: past participle. Pamiętam, że uczono mnie jeździć na rowerze, gdy miałem 4 lata. I remember having been taught to ride a bike when I was four. I remember having been taught. Tu jest to having been plus trzecia forma czasownika. Taught to ride a bike when I was four. Strona bierna. Inne konstrukcje. Be going to, czyli przyszłość. W przyszłym roku będzie tu zbudowany szpital. The hospital is going to be built here next year. The hospital is going to be built here next year. Zatem budowa going to. To, o czym mowa, plus going to. Plus trzecia forma czasownika, czyli past participle. Jest to konstrukcja typu czasu future, czyli przyszłości. Tylko jedyne co to o ile w will jest takie samo dla wszystkich osób, I will, you will, she will, to be going to należy odmienić tak, jak to się zwykle robi dla poszczególnych osób. I am going to, she is going to, we are going to i tak Na przykład w stronie czynnej. Ona zamierza nauczyć się strony biernej. She is going to learn passive voice. I strona bierna od tego. I tu jest problem w tłumaczeniu tego na język polski, ale będzie to brzmiało mniej więcej: strona bierna zamierza być nauczoną się przez nią. Czyli passive voice is going to be learned by her. Kolejny przykład strona czynna, oni zamierzają zakończyć ten proces w grudniu. They are going to finish the process in December. I od tego strona bierna, proces zostanie ukończony w grudniu. The process is going to be finished in December. Konstrukcja used to Ten pałac był kiedyś odwiedzany przez wielu turystów, ale teraz jest ruiną. This palace used to be visited by many tourists, but now it's a ruin. This palace used to be visited by many tourists, but now it's a ruin. Zdanie w języku angielskim typu mówi się, że, uważa się, że i tak dalej. Strona bierna, konstrukcje bezosobowe i osobowe, czyli impersonal passive i personal passive in English. W języku angielskim w stronie biernej występują tzw. konstrukcje bezosobowe. Są to zdania, które po polsku przetłumaczylibyśmy jako uważa się, mówi się, szacuje się, że. W języku polskim również są to konstrukcje bezosobowe. Strona czynna takiej konstrukcji. Ludzie mówią, że ona jest złodziejką. People say that she is a thief. People say that she is a thief. I od tego strona bierna mówi się, że ona jest złodziejką. It is said that she is a thief. It is said. I tej that jest opcjonalne. Ale wiadomo, jak to Polak, musi mieć to że. Ale nie zdziwcie się, jeżeli będzie It is said she is a thief. Bez tego that. Jest to opcjonalne. It is said that she is a thief. Taka konstrukcja z it is said mówi się to konstrukcja impersonal passive, czyli bezosobowa. A gdy jest skierowana na kogoś, to używamy personal passive. I wtedy w języku angielskim mówimy osobą, np. he, she, np. John itd. Tego rodzaju zdania nie muszą zaczynać się tylko od it. Jedną z różnic między stroną bierną w języku angielskim, a stroną bierną w języku polskim jest to, że niektóre czasowniki, które po polsku są nieprzechodnie, po angielsku mogą występować w stronie biernej konstrukcje bezosobowe uważa się, że on mieszka gdzieś w Australii. He is thought to be living somewhere in Australia. He is thought to be living somewhere in Australia. Na pierwszy rzut oka takie zdanie może sprawiać pewne problemy w tłumaczeniu. He is thought to... on jest zmyślany Rzeczywiście tej konstrukcji nie da się przetłumaczyć dosłownie na język polski, ale po angielsku czasownik think może występować w stronie biernej. He is said to work for the mob. To zdanie możemy przetłumaczyć jako o nim mówi się, że pracuje dla mafii. He is said to work for the mob. Oprócz osób może być również coś innego, na przykład ta firma osiąga duże zyski. This company makes a lot of profit. I strona bierna konstrukcja osobowa. Personal passive zakłada się, że firma to osiąga duże zyski lub zakłada się, że ta firma osiągnie duże zyski. This company is assumed to make a lot of profit. This company is assumed to make a lot of profit. Zatem strona czynna. Ludzie mówią, że ona jest złodziejką. People say that she is a thief. I strona bierna. oni mówi się, że jest złodziejką. Możemy to zrobić w inny sposób. Oprócz it is said, że mówi się, możemy powiedzieć to właśnie personal passive, czyli personalnie do kogoś. She is said. Tu jest troszkę inna zasada. Musimy użyć to, oraz be, ponieważ wcześniej mieliśmy is jako present simple. She is said to be a thief. Zróbmy jakiś inny przykład z innym czasownikiem w stronie czynnej. Na przykład likes. Strona czynna. Każdy myśli, że Marek lubi pysate dziewczyny. Everybody thinks that Marx likes chubby girls. I od tego strona bierna uważa się, że Marek lubi pulchne dziewczyny. It is thought That Mark likes chubby girls. W stronie czynnej mieliśmy likes. Jeżeli używamy it is thought, to wtedy też w stronie biernej będzie likes. Ale jeżeli używamy personalnie, jaką, że Marek is thought, Mark is thought, to wtedy użyjemy to i czasownik w podstawowej formie. Mark is thought to like chubby girls. Zatem gdy używamy zdania z to, czyli personalnie przez Marek, she lub John itd., dalej, to wtedy czasownik ze zdania w stronie czynnej idzie po to w podstawowej formie. Mark is thought to like Chubby Girls. Zatem gdy używamy osoby on, ona, Marek, oni wszyscy i tym podobne, to wtedy należy dać to. Nie dodajemy that oraz czasownik po to w stronie biernej jest w podstawowej formie. Podsumowując to wszystko, czy to po it is, lub she is, czy mark is i tym podobne, jeśli mamy jakiś podmiot zbiorczy, czy to everybody, they, people itd., i ten podmiot coś sobie myśli, mówi, twierdzi, uważa, sądzi, czy nawet wierzy, to możemy to przełożyć na stronę bierną, zaczynając od it lub od osoby, o której coś się mówi, wierzy itd. Zatem pierwszą opcją jest, jeśli zaczynamy od it is, to sprawa jest prosta. It is i czasownik główny, said, thought, believed itd. Tak dalej. Potem dodajemy that i przepisujemy zdanie. To that jest opcjonalne. A drugi wariant, drugą opcją jest jeśli tworzymy od osoby, o której się sądzi, mówi itd. Tak to po czasowniku w trzeciej formie musimy dać to, a potem to dać czasownik w podstawowej formie. Weźmy jeszcze pod lupę sytuację, w której zdanie w stronie czynnej będzie w czasie past simple. Na przykład, ludzie mówią, że ona była złodziejką. People say that she was a thief. Wtedy w stronie biernej, gdy używamy konstrukcji z it is, to problemu nie ma. It is said that, that she was a thief. Natomiast, gdy chcemy użyć she na początku zdania, to sprawa się komplikuje. Wtedy musimy dodać have plus czasownik ze strony czynnej w trzeciej formie. Podobno była złodziejką lub mówi się, że była złodziejką. She is sad to have been a thief. She is sad to have been a thief. No i dla przykładu jeszcze to drugie zdanie. Strona czynna: każdy myśli, że Marek lubił pulchne dziewczyny. Everybody thinks that Mark liked chubby girls. I od tego strona bierna: uważa się, że Marek lubił pulchne dziewczyny. Pierwsza opcja: It is thought that Mark liked chubby girls. I druga opcja: Mark is thought to have liked chubby girls. Dla ciekawskich, people said that she was a thief. Pierwsza opcja, it was said that she was a thief oraz druga opcja, she was said to be a thief oraz jeszcze w innym czasie, people said she had been a thief. I od tego pierwsza opcja, it was said that she had been a thief. I druga opcja. She was said to have been a thief. Nie wolno tu palić. It is not permitted to smoke here. It is not permitted to smoke here. I jeszcze kilka przykładów konstrukcji bezosobowych. Uważa się, że witamina C potrafi wyleczyć przeziębienie. It is thought that vitamin C can cure cold. It is that vitamin C can cure your cold. Zatem, jak widzicie, w tych konstrukcjach bezosobowych, nie wskazujemy, kto tak mówi, napominamy tylko o plotce, ogólnej prawdzie, opinii. W powszechnym przekonaniu czy domyśla, przypuszcza się, że kierowca, który spowodował wypadek był pijany. It is supposed that the driver who caused the accident was drunk. It is supposed that the driver who caused the accident was drunk. Raporty donoszą, że duża liczba pingwinów opuszcza swoje siedlisko. It is reported that large numbers of penguins are leaving their habitat. It is reported that large numbers of penguins are leaving their habitat. Oczekuje się, że przybędą w południe. Lub powinni być w południe. They are expected to come at noon. They are expected to come at noon. Jeżeli czynność główna, np. podniesie podatki, jest w stosunku do czasownika raportującego, np. mówi się, jednoczesna lub późniejsza, Czyli teraz się mówi, że rząd wkrótce podniesie podatki, to stosujemy bezokolicznik teraźniejszy w formie simple. Na przykład to rise lub continuous to be leaving. I taki przykład. Według doniesień duża liczba pingwinów opuszcza swoje siedliska. Large numbers of penguins are reported to be leaving their habitat. Large numbers of penguins are reported to be leaving Their habitat. A jeśli czynność główna, na przykład, nie dotrzymała obietnic, więc jest w stosunku do czasownika raportującego, na przykład, twierdzi się wcześniejsza, czyli teraz się twierdzi, że partia nie dotrzymała swoich obietnic, to stosujemy bezokolicznik przeszły, czyli perfect infinitive, formy simple, na przykład to have gone lub continuous, na przykład to have been waiting. I taki przykład. Przypuszcza się, że kierowca, który spowodował wypadek, był pijany. The driver who caused the accident is supposed to have been drunk. The driver who caused the accident is supposed to have been drunk. Lista często używanych czasowników w tej konstrukcji. Mówi się, że lub uważa się, że. It is said that. It is said that. Uważa się lub wierzy się. It is believed. Twierdzi się. It is claimed. Przypuszcza się. It is supposed. Raporty donoszą. It is reported oczekuje się. It is expected. Krążą plotki. It is rumored. Krążą zarzuty. It is alleged. Wiadomo. It is known. Uważa się. It is considered. Wolno. It is permitted to. Nie wolno. It is not permitted to. Odkryto. It is discovered. Okazuje się, że lub stwierdza się, że. It is found that. It is found that. Zakłada się. It is assumed. Przewiduje się. It is predicted. Wspomniano. It is mentioned. Jest nadzieja lub mamy nadzieję. It is hoped. Zaleca się lub jest zalecane. It is recommended. Szacuje się. It is estimated. Sugeruje się. It is suggested. Oblicza się. It is calculated. Ogłoszono. It is announced. Zrozumiałe jest. It is understood. Uzgadnia się. It is agreed. Przykłady. W stronie czynnej, czyli active. Fani chcieliby, aby Red Soxi wygrali mecz. The fans would like the Red Sox to win the match. Strona bierna, konstrukcja bezosobowa. Impersonal passive. Jest nadzieja, że Red Sox wygrają ten mecz. It is hoped that the Rexes win the match. It is hoped that the Red Sox win the match. Strona bierna, konstrukcja osobowa. Personal passive. Jest nadzieja, że Red Sox wygrają ten mecz. The Red Sox are hoped to win the match. The Red Sox are hoped to win the match. Kolejny przykład. Future Simple. Strona czynna. Przewidzieli, że pogoda wkrótce się zmieni. They predicted that the weather will change soon. Strona bierna. Konstrukcja bezosobowa. Przewiduje się, że pogoda wkrótce się zmieni. It is predicted that the weather will change soon. It is predicted that the weather will change soon. A strona bierna. Konstrukcja osobowa. Przewiduje się, że pogoda wkrótce się zmieni. The weather is predicted to change soon. Present perfect simple. Strona czynna. Ta szkoła od zawsze ma dobrych nauczycieli. This school has always had good teachers. Konstrukcja bezosobowa. Mówi się, że ta szkoła od zawsze ma dobrych nauczycieli. It is said that this school has always had good teachers. It is said that this school has always had good teachers. I konstrukcja osobowa. This school is said to have always had good teachers. This school is said to have always had good teachers. Powszechnie wiadomo, że poziom mórz podnosi się każdego dnia. It is well known that the sea level is rising every day. It is well known that the sea level is rising every day. A konstrukcja osobowa? The sea level is well known to be rising every day. The sea level is well known. To be rising every day. Zaleca konsultacje z It is recommended that you should consult your doctor. It is recommended that you should consult your doctor. Co prawda miałem skończyć ten raport dzisiaj, ale obawiam się, że nie zdążę. I was supposed to finish this report today, but I'm afraid I won't have time. I was supposed to finish this report today, but I'm afraid I won't have time. A to lista czasowników używanych tylko z zaimkiem ed admit przyznać agree zgodzić się lub zgodnić announce ogłosić decide zdecydować explain wyjaśnić promise obiecać propose zaproponować state stwierdzić suggest zaproponować Ogłoszono, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zacznie urzędowanie w przyszłym miesiącu. It is announced that the new President of the United States will be taking office next month. It is announced that the new president of the United States will be taking office next month. Jeśli jest zdanie w czasie przeszłym, to zamiast is stawiamy was. Na przykład okazuje się, że it is found that i czas przeszły okazało się, że it was found that. I inne przykłady: krążyły plotki. It was rumored. Mówiono, że it was said that i tak dalej. Krążyły plotki, że nowy sklep zostanie wkrótce otwarty, ale nikt o tym nie wiedział. It was rumored that the new store was opening soon, but no one knew. It was rumored that the new store was opening soon, but no one knew. Strona birna. Zdania typu powiedziano mi, zaoferowano mi itd. Passive in English. Strona bierna przydaje się, kiedy chcemy powiedzieć, że coś zostało nam powiedziane, doradzone lub rozkazane. Są to zdania typu powiedziano mi, poproszono mnie, doradzono mi lub np. zaoferowano mi itd. Dzięki tej lekcji, jak dziś spotkacie się ze zdaniem typu I was told, to nie będziecie już robić błędnych tłumaczeń typu Ja byłem powiedziany, tylko po prostu powiedziano mi. Konstrukcja takich zdań. Kiedy wiadomo, kiedy zdarzenie miało miejsce. Najczęściej występują właśnie takie zdania. W czasie Past Simple. Podmiot. Plus Was lub were. W zależności od tego, w jakiej osobie jest dany podmiot. Plus trzecia forma czasownika. Czyli Past Participle. Powiedziano mi. I was told. I was told. Zalecono jej wizytę innego lekarza. She was advised to see a different doctor. She was advised to see a different doctor. Kazano mi poddać się badaniu lekarskiemu, lub polecono mi zrobić badania lekarskie, lub powiedziano mi, abym sobie zrobił badania. I was told to have a medical examination. I was told to have a medical examination. uczono mnie abym pomyślał zanim zacznę działać I was taught to think before I act I was taught to think before I act Powiedziano mi że myliłem się co do nieporozumienia więc przeprosiłem za to I was told that I was wrong about the misunderstanding And so I apologize for it. I was told that I was wrong about the misunderstanding. And so I apologize for it. Powiedziano mi, że to zbyt drogie. I was told that it was too expensive. I was told. That it was too expensive. Użycie w takiej krótkiej konwersacji. Macie tu internet? Do you have internet out here? I na to odpowiedź. Ta. Yeah. O, macie. Oh, you do? Świetnie. Great. Powiedziano mi, że nie macie. I was told you didn't. I was told you didn't. W całej tej konstrukcji w stronie biernej ważne jest to, że ktoś ci coś powiedział i nie jest ważne kto ci to powiedział. Może to również sugerować, że powiedziano ci to kilka razy. Zatem raczej nigdy nie mówimy kto nam to powiedział, zasugerował, zaoferował itd., tak dalej. I was told lub we were told i tak dalej. Możemy przetłumaczyć na język angielski również jako kazano mi lub kazano nam. Kazano nam się ewakuować. We were told to evacuate. We were told to evacuate. Present perfect jako kontekst. A gdy nie jest ważne, kiedy czynność miała miejsce, tylko samo zdarzenie jest ważne, lub gdy coś wydarzyło się niedawno i ma związek z teraźniejszością, pomogą nam tu charakterystyczne określenia czasu typu just, czyli przed chwilą, lub already, już, lub recently, niedawno. Wtedy potrzebujemy podmiot plus have lub has plus been plus trzecia forma czasownika. I przykład. Powiedziano jej, żeby she has been told to. She has been told to. w stronie czynnej, policja aresztowała mnie, police have arrested me. I w stronie biernej zostałem aresztowany, I've been arrested. Jeżeli bardzo chcemy, to możemy powiedzieć przez policję, I've been arrested by the police. Ale zazwyczaj mówimy bez tego kto, bez kogo, I've been arrested. I użyliśmy tu czasu present perfect, ponieważ mamy na myśli, że nadal jesteśmy aresztowani, lub ma to jakiś związek z chwilą obecną. Formy tej można używać do różnych osób i różnych czasów, tworzyć pytania jak i przeczenia. Nie powiedziano nam, gdzie oni idą. We're not told where they're going. We're not told where they're going. I jakiś inny przykład. Dlaczego nie lubimy, gdy mówi się nam, co mamy robić? Why we don't like being told what to do? Why we don't like being told what to do? Jeśli coś jest z teraźniejszości, to użyjmy to be dla danego czasu. On nie jest poszukiwany. He's wanted. He is wanted. Lista często używanych czasowników w tej konstrukcji. Powiedziano mi lub kazano mi. I was told. Zaoferowano mi. I was offered. Zaproponowano mi. I was proposed. Poproszono mnie. I was asked. Dostałem, otrzymałem lub dano mi. I was given. Zmuszono mnie. I was made. Doradzono lub zalecono mi. I was advised. Polecono mi. I was recommended. Obiecano mi. I was promised. Uczono mnie, lub mnie uczono, I was taught. I was taught. Nienawidzę dostawać książek. Dosłownie nienawidzę być obdarowany książkami. I hate being given books. I hate being given books. Strona czynna. On dał mi książkę. He gave me the book. A w stronie biernej. Dostałem książkę od niego. I was given the book by him. Ale zawsze powiemy I was given the book. Dostałem, dano mi, otrzymałem tę książkę. Doradził nam jej prawnik lub zostaliśmy poinformowani przez jej prawnika we were advised by her lawyer we were advised by her lawyer powiedziano mi żebym się nie spóźnił do pracy lub kazano mi się nie spóźnić do pracy I was told not to be late for work I was told Not to be late for work. Taka sytuacja. Czas present perfect. O ósmej rano szef poprosił mnie o zrobienie kilka rzeczy w pracy. Pod koniec dnia widzę się z szefem lub z jakimś innym pracownikiem i chcę mu powiedzieć: Zrobiłem wszystko, o co mi poproszono. I've done everything I was asked to. I've done everything. I was asked to. Użyliśmy tam czasu present perfect, ale jeśli na przykład coś wydarzyło się kiedyś, na przykład tydzień temu, i dziś nie ma już większego znaczenia, lub nie ciągnie się to do teraźniejszości, i na przykład tylko relacjonujemy jakąś tam sytuację z przeszłości, to powiemy: zrobiłem wszystko, o co NIE poproszono. I did everything I had been asked to. I did everything. I had been asked to. Użyliśmy tutaj I had been asked to, ponieważ całość wydarzyła się w przeszłości, czyli I did, past simple, a poproszono mnie jeszcze wcześniej, zatem musieliśmy cofnąć czas do past perfect, w tej drugiej części zdania. I did, to później musimy być jeszcze wcześniej poproszeni. I had been asked to. Zrobiłem wszystko, o co mi poproszono wcześniej jeszcze przed zrobieniem tego wszystkiego w przeszłości. Taki jeszcze inny przykład: cieszę się, że mnie uczysz. I'm glad to be taught by you. Jest to stwierdzenie w czasie present simple to be taught. Sugeruje, że nauczenie nie jest jeszcze zakończone. Możesz to powiedzieć na przykład przed zakończeniem kursu. A druga opcja: cieszę się, że byłem przez ciebie uczony. I'm glad to have been taught by you. Natomiast ten przykład używa bez perfect, czyli to have been taught. To mówi nam, że nauczenie zostało już zakończone. Możesz to powiedzieć po zakończeniu kursu. Oczywiście tego typu konstrukcji strony biernej można używać różnie w zdaniu na przykład dziś na końcu ale tego dnia kazano mi się wycofać but on that day i was told to stand down but on that day i was told to stand down na pewno spotkałeś się z sytuacją kiedy w jednym zdaniu występują dwa dopełnienia bliższe i dalsze takie zdanie możesz przekształcić stronę bierną na dwa sposoby. Wybierając raz dopełnienie bliższe, raz dopełnienie dalsze, jako nowy podmiot. Na przykład Simon gave Mary, czyli dopełnienie dalsze, Beautiful Flowers dopełnienie bliższe. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że od takiego zdania możemy otworzyć stronę bierną na dwa sposoby. Simon dał Marysi piękne kwiaty. Simon gave Mary. Beautiful Flowers. Tutaj gave mówi nam, że jest to czas past simple w stronie czynnej, czyli będzie to be, was lub were. I teraz od tego strona bierna może być na dwie opcje. Pierwsza opcja z dopełnieniem bliższym. Zatem bierzemy Beautiful Flowers, czyli piękne kwiaty, zostaje podarowane Marysi przez Simona. Beautiful Flowers were given to Mary by Simon. Mówię o tym dlatego, że w takim przypadku jeżeli weźmiemy dopełnienie bliższe lub dopełnienie dalsze w tym przypadku bliższe najpierw to zmieni nam się to be w stronie biernej beautiful flowers to liczba mnoga zatem w stronie biernej to be musi być were czyli beautiful flowers were given to Mary by Simon a opcja druga strona bierna z dopełnieniem dalszym Marysia otrzymała od Szymona piękne kwiaty Zatem tutaj teraz piękne kwiaty będą tylko resztą zdania. a naszym podmiotem będzie Mary. I tutaj to be musi być was, ponieważ Mary to liczba pojedyncza. Marysia otrzymała, otrzymała piękne kwiaty. Mary was giving beautiful flowers by Simon. Z strony biernej trzeba dopasować to be do podmiotu. W opcji pierwszej są to piękne kwiaty. Zatem liczba mnoga i wtedy to be będzie were. Dla czasu pas simple. A w opcji drugiej jest to Marysia. Zatem liczba pojedyncza użyjemy was. I tu jeszcze parę słów o dopełnieniu bliższym i dalszym. Jeszcze parę słów na koniec o stronie biernej. Dajmy na to mamy takie zdanie z dwoma dopełnieniami: dopełnienie bliższe i dopełnienie dalsze. W stronie czynnej On dał mi psa. He gave me a dog. I tutaj rodzi się problem które dopełnienie mam wybrać, aby podstawić jako podmiot w stronie biernej, skoro mam dwa dopełnienia, dalsze mi i dopełnienie bliższe a dog. Zatem strona bierna, bardziej preferowaną i częściej używaną opcją jest zacząć stworzenie strony biernej od dopełnienia dalszego, czyli od mi. Lecz nie mogę dać na początek mi, tylko w stronie biernej muszę zamieść to na i, bo to ja zostałem obdarowany przez niego tym psem. Dostałem psa lub dano mi psa lub otrzymałem psa, w sensie dostałem od niego psa. I was given a dog. Jeśli chcemy podać przez kogo, to wtedy powiemy by him, lecz nie musimy tego uwzględniać. A drugą opcją jest pies został mi podarowany. A dog was given to me. Możemy jeszcze dodać informację kto, przez kogo, by him, ale tutaj również trzeba pamiętać o to lub for. Stąd preferowana jest opcja pierwsza, mniej roboty. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o dopełnieniu bliższym i dalszym, to ta lekcja pojawi się teraz u góry po prawej, na końcu tej lekcji oraz w opisie pod filmikiem. A teraz przejdziemy sobie do konstrukcji have something done, czyli czegoś, co jest bardzo powiązane ze stroną bierną. Konstrukcja have something done w języku angielskim czyli forma kauzatywna causative have. Jak coś zrobić, ale się nie narobić? Od tego jest konstrukcja z formą kauzatywną czyli causative have lub have lub get something done. Stosujemy ją wówczas, gdy podmiot zdania nie jest wykonawcą czynności, lecz jedynie zleca wykonanie jej komuś innemu, przeważnie specjaliście lub fachowcowi. Wykonawca czynności najczęściej nie jest wymieniony. Tego, kim jest, możemy domyślić się z kontekstu. Pewną trudnością w nauce formy kauzatywnej jest fakt, że nie posiada ona odpowiednika w języku polskim, stąd mogą się pojawić spore różnice w tłumaczeniach, a zatem najlepiej jest zrozumieć ją na konkretnych przykładach. Causative have jest to bardzo specyficzna funkcja have w zdaniu. Konstrukcja takiego zdania wygląda tak. Budowa. Podmiot. Jest to osoba lub rzecz, lecz w tym wypadku w causative have nie jest wykonawcą czynności. Plus have. Odmienione w danym czasie. Plus rzeczownik. Czyli na czym jest wykonywana czynność. Plus trzecia forma czasownika. Czyli imię słów przymiotnikowy bierny. Czyli past participle. I takie zdanie dla przykładu. Mam przegląd samochodu. Czyli jakiś mechanik się nad nim męczy w tym momencie. I'm having my car serviced. I'm having my car serviced. W chwili mówienia jest to teraźniejszość. Zawsze mówimy to komuś przez telefon. Jestem na przeglądzie samochodu lub mam przegląd samochodu. On się jest wykonuje w tym momencie. Ale nie my go robimy, tylko ktoś wykonuje usługę dla nas. Dlatego jest to present continuous. I'm having my car serviced. I jeszcze dla lepszego zrozumienia, czym jest ta konstrukcja, posłużymy się takimi dwoma przykładami. Konstrukcja Causative Have. Obecne sobie włosy. W sensie będę miał obcinane włosy przez fryzjera, na przykład. Czyli ktoś zrobi to dla mnie. Have something done. I will have my hair cut. I will have my hair cut. A zwykły czas gramatyczny. Obecne sobie włosy. Czyli zrobię to sobie sam. Wezmę nożyczki i obetnę. Zwykły czas future simple. I will cut my hair. I will cut my hair. Inny przykład. Konstrukcja causative have. Myję swój samochód raz w tygodniu. W sensie ktoś myje mi mój samochód za mnie. Na przykład w myjni. I have my car washed once a week. I have my car washed once a week. A w zwykłym czasie gramatycznym, jeżeli sami to robimy, myję mój samochód raz w tygodniu, jeżeli robię to sam. Ja myję mój samochód. I wash my car once a week. W języku polskim tego nie rozróżniamy, i mówiąc po prostu, obetnę sobie włosy. Każdy Polak to za nie zrozumie, że, no, dziewczyna pewnie chce pójść do fryzjera i chce sobie przyciąć włosy lub zrobić jakąś fryzurę. A w języku angielskim rozróżniają to właśnie tą konstrukcją kauzatywną. Have something done. Do rozróżnienia, czy ktoś wykonuje nam tę usługę, czy używamy zwykłego zdania gramatycznego w danym czasie i robimy sobie sami tę usługę. Mało kto raczej się obcina sam. A to jeszcze takie bardziej zobrazowane. Bill obcina sobie włosy sam sobie. Bill is cutting his hair. Bill is cutting his hair. A Bill obcina sobie włosy. Bill is having his hair cut. Jest u fryzjera, który to robi. Bill is having his hair cut. Pomalowaliśmy dom. Mieliśmy malowany dom. Lub nasz dom został pomalowany. W sensie przyjechała ekipa i go pomalowała. We had our house painted. We had our house painted. Muszę zmienić opony w moim samochodzie. I need to have the tires changed in my car. I need to have the tires changed in my car. Nasi sąsiedzi budują nowy dom, w sensie wynajęli firmę, którego go budują. Our neighbors are having a new house built. Our are having a new house built. Zamawiamy sushi na dowóz, jak nie chcę nam się nigdzie iść, lub bierzemy sushi z dostawą, gdy nie mam ochoty iść na miasto. Dosłownie dowożą nam sushi jeśli nie chce nam się i tak dalej. We get sushi delivered if we don't feel like going out. We get sushi delivered if we don't feel like going out. Formy kauzatywnej używamy również, gdy chcemy powiedzieć, że coś nieprzyjemnego zostało nam lub komuś innemu zrobione. Oczywiście, w tym przypadku nie stało się to na nasze życzenie. Nikogo do tego zadania nie wynajmowaliśmy. Dla przykładu, skradziono mi rower, no raczej nie na moje zamówienie. I had my bike stolen. I had my bike stolen. No, ktoś musiał przyjść i go ukraść. Ich dom został zniszczony przez pożar. Lub ich dom spłonął w pożarze. No, nikt tego nie zrobił celowo po prostu pożar spalił dom. They had their house destroyed by the fire. They had their house destroyed by the fire. Wszystkie jego sekrety zostały wczoraj ujawnione. No, ktoś tego dokonał, choć nie wiadomo kto. He had all his secrets revealed yesterday. He had all his secrets revealed yesterday. Można utworzyć również pytania i przeczenia używając have, tak jak to normalnie się robi w danym czasie z operatorem, na przykład z Past Simple. Naprawiłeś już swój aparat lub kamerę? Lub czy aparat został już naprawiony? Czyli w sensie, oddałeś go do naprawy i naprawił ją jakiś specjalista? Did you have your camera fixed? Did you have your camera fixed? Wymieniałeś olej w swoim samochodzie? W sensie czy ktoś ci go już wymienił, na przykład mechanik? Have you had the oil in your car changed? Have you had the oil in your car changed? Nie obcięła sobie włosów, w sensie nie było u fryzjera obcinać. She didn't have her hair cut. She didn't have her hair cut. Have można zastąpić również słówkiem get. Jest to mniej formalna wersja, czyli taka w potocznym języku jest nawet częściej używana. Robię sobie paznokcie raz w miesiącu. W sensie idę do salonu i tam mi robi paznokcie specjalistka. I get my nails done once a month. I get my nails done once a month. Helenka zafarbowała włosy na różowo. No w sensie poszła do fryzjerki, która to zrobiła. Helen got her hair dyed pink. Helen got lub had her hair dyed pink. Te dwa zdania znaczą dokładnie to samo. Helen got her hair dyed pink. Znaczy to samo co Helen had her hair dyed pink. Naprawiłem samochód. W sensie oddaję mechanikowi, który go naprawił. Dosłownie mój samochód został naprawiony. I've got my car repaired. I've got my car repaired. Musimy pamiętać, że jeśli zrobiliśmy coś sami, to powiemy to normalnie. Jeśli sam naprawiłem samochód, to powiem: naprawiłem samochód. I have repaired my car. Zrobiłem to sam. I have repaired my car. A jeśli oddaliśmy komuś naprawy, to powiemy: Naprawiłem samochód. Lub możemy też powiedzieć: Naprawiono mi samochód. I have had my car repaired. Lub I have got my car repaired. I have had my car repaired. Należy również pamiętać o zasadach. Gdy na przykład w present simple jest he, she, it to have zmienia się na has lub gdy zadajemy pytanie, to jak już jest operator does, to dalej w zdaniu jest have, a nie has dla he, she, it. W pytaniach w past simple po operatorze did czasownik have wraca do have, a nie had. Jeśli nie znacie tego typu zasad, to warto najpierw dobrze nauczyć się czasów gramatycznych, chociaż tych najważniejszych. On zazwyczaj myje swój samochód w soboty. W sensie jedzie na myjnię automatyczną, gdzie masz na samą ten samochód. He usually has his car washed on Saturdays. He usually has lub gets his car washed on Saturdays. Użyjemy teraz konstrukcji Have Something Done w kilku czasach i konstrukcjach. W Present Simple: Myją mi samochód co tydzień. I have my car washed every week. I have my car washed every week. W Present Continuous: Malują mi ściany w sensie mam ściany malowane. I'm having my walls painted. I'm having my walls painted. W sensie maluję ściany. W moim domu, ale robić jakaś egipa, nie ja. Present perfect. Naprawiłeś już swój samochód? Naprawiłem. W sensie oddałeś samochód do mechanika, aby naprawił. Have you got your car repaired? Yes, I have. Have you got. Your car repaired? Yes I have. Loop, have you had your car repaired? Yes I have. Past simple. Skrajunam We got our car stolen. We got our car stolen. past continuous Naprawiono mi rower gdy Tomek zadzwonił I was having my bike repaired when Tom called me I was having my bike repaired when Tom called me future simple Będziemy mieli remont łazienki za miesiąc We will have our bathroom renovated in a month We will have our bathroom renovated in a month. Future perfect. Nie będę mieć pomalowanego pokoju, zanim przyjedziesz. I won't have had the room painted before you come. I won't have had the room painted before you come. Konstrukcja have something done może być również używana z czasownikami modalnymi. Z czasownikami, które są z to, np. to be going to lub want to, need to oraz z czasownikiem, po którym wymagane jest ing, czyli gerund, jak np. love, hate, enjoy plus czasownik z ing. Dla przykładu czasownik modalny np. should powinienem mieć usunięte migdałki lub powinienem usunąć swoje migdałki. W sensie pójdę do szpitala i lekarz niech je usunie. I should have my tonsils removed. I should have my tonsils removed. Czasownik modalny. Need to. Nie widzę zbyt dobrze. Muszę zbadać swój wzrok. W sensie muszę pójść do okulisty, żeby zrobił mi badanie wzroku. I don't see well. I need to have my eye tested. I don't see well. I need to have my eye tested. Konstrukcja to be going to. Czyli mieć zamiar coś zrobić. Zamierzam wybielić sobie zęby. Pójdę do dentysty i niech mi je wybieli. I'm going to have my teeth whitened. I'm going to have my teeth whitened. Konstrukcja to be going to. Masz zamiar w końcu naprawić to gniazdko? W sensie wynająć elektryka lub przyjdzie teściu naprawić? Are we going to have this socket repaired at last? Are you going to have this socket repaired At last. Konstrukcja used to. Moja babcia ścinała włosy co miesiąc. W sensie moja babcia kiedyś zwykła ścinać włosy co miesiąc. My grandma used to have her hair cut every month. My grandma used to have her hair cut every month. Gerent, czyli czasownik plus czasownik z ING, na przykład enjoy plus having. Lubię, gdy moje życie jest zakłócane lub niespokojne. W sensie lubię wjeść niespokojne życie. Mamy tu na myśli zakłócone przez czynniki zewnętrzne I enjoy having my life disturbed. I enjoy having my life disturbed. Czyli po takich czasownikach typu hate, love, enjoy itd. Having. Uwielbiam robić sobie zdjęcia. Lub kocham być fotografowany. W sensie, no, gdy fotograf cyka mi fotki, a ja pozuję i się pięknie uśmiecham do aparatu. I love having my picture taken. I love having my picture taken. Konstrukcja have something done może wyrażać w zleceniach wykonania usługi lub naprawy, ale także przymusowe poddanie się jakiejś czynności. Na przykład zabrali mu paszport, no w sensie sam sobie go nie zabrał. He had his passport taken away czyli przez jakieś służby. He had his passport taken away. Jeszcze jest taka różnica, jak mowa formalna i nieformalna. Formalny sposób zlecenia wykonania usługi, na przykład w firmie. Chciałbym, żeby mój samochód został serwisowany, proszę. W sensie prosimy, aby ktoś wykonywał regularny serwis naszego samochodu. I would like to have my car serviced, please. I would like to have my car serviced, please. A w potocznej rozmowie, czyli takim nieformalnym języku, mówiąc do koleżanki, na przykład. Muszę zrobić sobie fryzurę na imprezę. W sensie pójdź do fryzjera, żeby mi uczesał włosy. I need to get my hair done before the party. I need to get my hair done before the party. Forma kauzatywna bez wykonawcy czynności. Pomalowałem ściany. W sensie pomalowali mi ściany. Jakaś ekipa. I had my walls painted. I had my walls painted Zdanie z wykonawcą czynności, trochę inna konstrukcja. Wtedy wykonawcy dajemy po have odmianę w danym czasie, a następnie czasownik w podstawowej formie. Tłumaczenie na polski: zmusić kogoś do zrobienia czegoś, kazać komuś coś zrobić lub polecić komuś zrobienie czegoś. Czy jest to konstrukcja Have somebody do something. Na przykład mój kolega pomalował mi ściany. I had my friend paint my walls. I had my friend paint my walls. Inny przykład. Have somebody do something. Ogrodnik zajmuje się wszystkim. W sensie ogrodnik zajmuje się wszystkim na moją prośbę. I have the gardener take care of everything. I have the gardener take care of everything. I tu jeszcze inny przykład. Have somebody do something. Jeśli jesteś chory i nie możesz jechać do Nowego Jorku, każ jechać. If you're sick and you can't go to New York, have Matt go instead. If you're sick. And you can't go to New York. Have mad go instead. Można również zbudować zdanie z podaniem wykonawcy czynności przez zdanie BY, czyli przez, plus kto to był. Mój samochód został porosowany przez mojego byłego chłopaka. I had my car scratched by my ex-boyfriend. I had my car scratched by my ex-boyfriend. Podsumowując, muszę napisać swoje CV. Jeśli ja chcę sobie sam napisać CV, to powiem: I must write my CV. I must write. My CV. A jeśli chcę to komuś zlecić, aby mi je napisał, bo na przykład chcę, aby było profesjonalnie zrobione, to powiem: I must have my CV written. I must have my CV written. Ogólnie mówiąc, tworzenie strony biernej polega na zamieniu podmiotu z dopełnieniem. Ktoś może zadać teraz również pytanie. Po co nam ta strona bierna? Skoro możemy w zasadzie wszystko zakomunikować w prosty sposób, używając zwykłego zdania w stronie czynnej. Tylko jest jeden mały problem. O ile w języku polskim strona bierna używana jest bardziej po to, aby coś zabrzmiało bardziej naukowo lub bardziej oficjalnie, tak w języku angielskim oprócz tej oficjalnej funkcji, strona bierna używana jest również w codziennej, zwykłej mowie, normalnej komunikacji. Stąd o tyle, że my możemy przekażemy zawsze informacje, to dobrze byłoby również wiedzieć o czym ktoś inny mówi, i dlatego warto ją znać. A tam dość często w rozmowach w platana jest ta strona bierna, ja chociażby to I was born urodziłem się. Zatem strona bierna jest nam potrzebna do lepszej komunikacji z Native Speakerami, daje nam więcej możliwości do skracania zdań, a jak wiemy Native bardzo dużo skracają w mowie potocznej oraz również używamy jej, gdy sama czynność jest ważniejsza niż kto kto ją wykonał gdy nie wiemy, kto jest wykonawcą czynności. Jeśli potrzebujesz lub masz wątpliwość, jak jakieś zdanie przerobić ze strony czynnej na stronę bierną, napisz komentarz, a postaram Ci się pomóc. Lub sprawdź taki konwerter internetowy, w który wystarczy wpisać zdanie w stronie czynnej i on automatycznie Ci przekształci to w stronę bierną. Link do takiej strony online zostaje w opisie. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten filmik jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej po posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku. Nauka języka angielskiego za darmo. See you soon!